Cześć kochani, witam się z wami dzisiaj w Róży. Jesteśmy z mamą w hurtowni Róża w Katowicach po kwiaty. Mama chciała sobie kupić jakieś kwiatki do siebie, przyjechałam z nią. Oglądamy teraz Dracenę. Oglądamy Dracenę i ta jest wyższa, a okazuje się, że jest tańsza, a ta mniejsza jest droższa. Ale faktycznie jest napisane, że jest inna? Tak. No, to ja nie wiem, jaką my mamy. Ładna, no ta wyższa fajniejsza, nie? Ją widać, przynajmniej jeszcze wyższa jest. Jest tak fajnie rozdzielona, że tak trzyma piętrami. Raz, dwa, trzy. Tamta jest taka bardziej skupiona na dole i u góry. Tamta jest taka bardziej jak ty, a tamta jak ja. Tak, wyższa i mniejsza. No. A ta mniejsza jest taka bardziej dorodna. Pulchniejsza? Kształtna bardziej. Ale to już są te inne. Tam są palmy, ale palmy są nietrwałe. Tylko, że ja mam Klaudię w bardzo wysokiej doniczce i ja muszę mieć tą mniejszą. Ja mam donicę wysoką przecież. Ale czemu tą mniejszą? Bo co ma? No bo będzie pod sufitem. Nie może tak być. Mama ma, słuchajcie, dylemat, nie wie, którą wziąć. Ja doradzam jej tą wyższą, a mówi, że nie. I nie wie teraz. Ale fajnie to wygląda, że na jakichś wakacjach tropikalnych, jak ten król Julian ma te takie liście, wiesz, do pachlowania. W tym roku to takie. Takie wakacje, no, my byliśmy, zdążyliśmy. Decyzja podjęta, mama bierze tą dużą. Ładne są te duże rośliny. Jakbym miała większe mieszkanie, większą powierzchnię, to chętnie bym sobie poustawiała gdzieś w mieszkaniu takie duże, wysokie drzewka. Tutaj właśnie w hurtowni Róża jest masa takich ładnych tych drzewek. No, słuchajcie, jedna monstera w ogóle pada. Jest cała już żółta. Kazer mówi, że to od tego, że niby wietrze w sypialni, bo faktycznie w sumie tylko ta sypialni jest żółta, a ta, która jest w dużym i tam nie otwieram okna, właśnie ma całe takie liście, takie jak tutaj jeden. Możliwe. Ale nie wiem, czy to jest wisząca, bo to chyba nie jest wisząca. Nie, bo to tamta była jakaś manki? Tak, monkey mask musi być. No, ale właśnie ta monkey mask nasza nam pada jedna. A tamta? To nie jest ta? Nie, to są chyba wszystkie te same, nie ma chyba tej monkey mask. Znalazłyśmy jeszcze takie malutkie dracenki. Mama mówi, że będą dzieci tej dużej. Ale no fajnie może by były. Wypasowałyby, nie? Bo jeszcze myślimy nad... Nad tą trawą. Mama wcześniej też miała tą różową trawę, teraz jeszcze jest taka bordowa. Mi się bardziej podoba ta. I ja bym chciała albo tą jasną różową trawę, albo te małe draceny. W jakiej cenie są te małe? No 13, to jest pokazane 13, no w sumie to 12, bo my korzystamy z tej drugiej ceny dla firm. Bierzemy jeszcze 3 worki ziemi. I w ogóle, słuchajcie, jest dzisiaj 31, nagrywam tego vloga 31 października, ostatniego października, a w Róży jest już normalnie masa dekoracji świątecznej. Wrzucę wam teraz przebitki, już taki trochę klimat vlog masowy. Was it real or just pretend? Tell me why you wanna end? Was he really just a friend? No sign of you at all. Jakieś takie drobiazgi? Taką małą choineczkę w folię. Ile by kosztowała jedna? 12 na 3. Mama już, słuchajcie, ogląda sobie dekoracje do salonu, co by mogła ewentualnie w Esce dołożyć, bo w sumie już prowadząc firmę trzeba o tym myśleć, żeby na początku grudnia już była dekoracja świąteczna. I faktycznie tutaj jest bardzo duży wybór. Zobaczcie, ile tutaj jest różnego rodzaju dekoracji. Drogo wychodzi? Może przez internet, ale bardzo ładne są te rzeczy. No ten piękny, taki słodki, nie? To są duże, zobacz, też ładne. Ja się boję, ja mogę poczaskać. Ale ten na przykład wygląda jak trochę dinozaur, ma taki kształt. A ten jak owca. Dówki. No. Albo krowa. Ale ładny. Bo może jest krowa, zobacz. Sprzedaż. Nie, chyba nie. Chociaż renifer chyba taki gruby. Zobaczcie, jakie ładne dekoracje na choinkę. Czekasz na vlogmasy? Czekam. Ja już tutaj się upatruję. Musisz mówić głośniej, bo w masce nie słychać. Mama się krępuje za szegi, powiem, że mówiła głośniej. Ale czekasz na vlogmasy. To dobrze. Czekam. Tak, czekam. Patrzcie, jakie fajne samochody, przypruszone całe takim śniegiem. Na tym choinka u góry, na bagażniku. Super. Dzisiaj trzeba już kupić choinkę, bo jak zamkną sklepy z choinkami przed... Pojedziemy do lasu. Do lasu nie można. Zobaczcie, jakie znalazłam fajne kubki. Złote, srebrne, takie rose gold, różowe, niebieskie. Ciekawe w jakiej cenie. 24 zł, normalna cena dla firm 20. Ładne. Pewnie tak, pewnie tak. Słuchajcie, jesteśmy w ogóle tutaj w Róży i myślałam, że będzie coś halloweenowego takiego, wiecie, żeby wam pokazać, jakie są dekoracje, a tutaj zupełnie nic nie ma na Halloween. Żadnych w ogóle dyni, nawet żadnych figurek takich nie halloweenowych. Przeszłyśmy już prawie całe. Ale zawsze według mnie było, nie wiem. Ja nie kojarzę, żeby tutaj było właśnie, w ogóle. Ale tak mówię, biorę się z tobą, może coś pooglądam. Ja też tu lubię po prostu tak sobie pochodzić. Ale nie, u góry nie, bo u góry są tylko
sztuczne kwiaty. Znalazłyśmy tutaj małe takie akcesoria, dynki jakieś, takie bardziej do kwiatków, do ozdoby. Jesienne. Takie tak, jesienne. Jabłuszka, grzybki a... i tutaj jakieś dynki. Nie, halloweenowych nie ma. Ja pamiętam mega, jakoś tak nie wiem, chciałam to na prezenty. Pamiętam, zawsze ci mówiłam, kupiłaś mi parę razy, nie? Dostałyśmy też kiedyś od pani wieści takie. Mhm. Pamiętasz od tej koleżanki? Jest jeszcze cała alejka ze świeczkami, jakbyście były ciekawe. Zresztą są takie w sumie nieciekawe, raczej takie nie jakoś ładnie pachnące, tylko bardziej dekoracyjne świece. Nie? Może no to są fajne takie, ala pikowane. Mówię, że nie pachnące, ale nie... No, nie pachną mocno. A to co? A, kominki! Ale piękny. Wiesz, kominek, nie? Na wosk. Piękny. No mam. Mam, ale właśnie złoty nie wiem, czy pasuje mi. Chyba nie. Chciałaś mi prezentować? Chyba muszę kupić rodzicom tą skrzynkę. Co? Jabłka do środka, bo jestem uczulona. Kufku. To są tylko takie jakieś... Zobacz, jakie ładne doniczki. Ale te są fajne. Doniczki na zioła. Te do nas pasowały. No, fajne opisane. Ale mamo, to momentalnie przecież wszystko kipnie. Oregano to wszystko usyka. Laurowy mam rok. To się zużywa, ale nie kipie. No, to są kocury halloweenowe. Co są? Kocury halloweenowe. Nie, no powiem ci, że to... Nie ma, nie ma. Dzisiaj, słuchajcie, bardzo ładny, taki ciepły dzień w miarę, taka złota jesień i mama właśnie mówi, że jest strasznie gorąco, więc idziemy teraz na tą halę, taką zimną, chłodzoną, gdzie są świeże kwiaty cięte. Tu jest zawsze taki zapach. Taki miałaś na komunie. No, na komunie. Pięknie tu jest. Te są piękne kwiatuszki. Takie troszkę jak piwonie, podobne. No nie, taka główka ładna. Ale takie przyschnięte trochę chyba. Nie, one chyba nie są przyschnięte za te pieniądze. Takie mają być? Chyba tak. Może mają takie, są takie zwinięte. Ale tulipanki? Może sobie weźmiemy tulipanki, co? A to do domu chcesz, czy do salonu? No, wyśmiało babci. Do babci. Bardzo ładne. To jest jakaś taka inna odmiana tych tulipanów. Tutaj chyba są mamy oceny na stópkę. Nie, to są tylko fezy opisane. Tu pewnie są. Ja to stamtąd nie widzę. Ty masz cokolwiek z rok. Nie mam już. Nie mam. Miałaś. Biorę, słuchajcie, ten kominek. Mama mnie namówiła, bardzo ładny. A ja mam jeden, tylko taki brzydki, taki zwykły mam. Więc są takie ładne, ozdobne. A, i tylko nie wiem, bo zobaczcie, dużo jest takich obitych, uszkodzonych gdzieś w środku. Może weźmiemy jeden i go obejrzymy, mamo. Ja jeszcze nie chyba wyciągnąć. Z tego serdecznego z tym? Nie, serny mi nie będzie w ogóle pasował. Jakie coś. On tak chyba tego już nie ten, nie ominiemy, żeby tylko nie był taki... Wszystkie są trochę takie porysowane, ale ładne. Nie, no dobrze, no ładne, no ale to takie kwiatuszki. Są... Kwiatostwa to ja nie lubię. No wszystkie Klaudia są takie. No to co, nie brać? Z takiego chyba są tworzywa po prostu gdzieś tam, nie? Znaczy ma porysowane które takie nowotne. Trzeba tylko z tej jednej strony chyba ustawiać, żeby z jednej był dobry. Z tej jest dobry? Dobra, to wiesz ten. No taki dobry, niedobry. Weźmiemy, ale zobaczcie jak fajnie pakowane w takie szkło. Z takimi nadrukami trochę świątecznymi, jesiennymi, blackberry, świeca. Zobacz, to jest tak przyjemne. Ładnie pachnie, fajnie. No, tak chyba specjalnie, artystycznie. Nie jesteśmy może duszami artystycznymi. Nie widzimy w tym. No ale zobacz, to ten na przykład jest przypęknięty na dole. Nie, on jest polany czymś. Weź sobie czarny, bo na nich nie znać jakiegoś dziadostwa. No nie, ja sobie biały. No to weźmiemy. No to bierzemy. Już mama płaci przy kasie i wychodzimy. Ale no jestem zdziwiona, że jest tyle już zimowych, jesiennych dekoracji, a nie ma nic halloweenowego, takiego jesiennego typowo. Może już trochę za późno w sumie, jesteśmy w Halloween, ale myślałam, że będą jakieś nowe sprzedaży rzeczy, wiecie, minus 50% taniej. Może wszystko się wyprzedało po prostu. Just pictures on these walls, reminding me of how... Jedziemy, słuchajcie, z mamą jak ze starych dobrych czasów. I siedzę za mamą, trzymam kwiatka. Na swoim miejscu, bo prawda, tak. Historia była zawsze z prawej. Tak, także jak ze starych, dobrych czasów. Wracamy, ale faktycznie ledwo co wszedł, zobaczcie, on tutaj dotyka nam góry. No i obok roślinki lemur, król Julian. A w sumie to nie król Julian, to Moritz, nie, Moritz to też jest ten kolega, Mort chyba. To jest
lepszego z automatu. To jest ten mały, no wygrany. Też chyba na jakimś vlogu chyba nagrywałam, nie? Jak byliśmy gdzieś. Tyle jak byliśmy. No chyba nagrywałam nawet, jak wtedy graliśmy w te automaty. Wróciłyśmy z mamą z zakupu. Przyjechałyśmy na chwilę zabrać Wikę, zabrać tego małego przyjaciela i jedziemy do babci na spacer. Także z babcią będziemy mieć spacer na odległość, na powietrzu. Przebrałaś? Nie, ty jesteś w całym ubranku. Się ubieram, jak ja pożyczyłam od Wiktorii bluzę, bo miałam samą kurtkę i koszulkę i stwierdziłam, że w parku może mi być chłodno. Bary, słuchajcie, zadowolone. Szczęśliwy piesek, że jedzie z nami. No, jedziemy. Na Kazimierzu poszliśmy taką okrężną drogą, gdzie jakby nie ma placu zabaw, nie ma za dużo ludzi. Spacerujemy sobie z dziewczynami, trochę oddychamy, czerpiemy ładnej pogody, bo pewnie kolejne dni już będą trochę brzydsze. Baruś bardzo zadowolony, biega sobie, wącha, cieszy się. Dawno nie było na spacerze jesiennym, bo on głównie na ogródku biega u rodziców. Ale fajnie, Bary, co? Stawik? Mama, słuchajcie, właśnie znalazła kuleczki takie, którymi się łapiłam, jak byłam mała, rzucałam sobie pod nogi, zadomonstruj, mamusiu, jak to się robi? To się robi tak. Ale to musi być równa powierzchnia. Rzucasz? O, malutka. I szczela. Wika. Malutka. Proszę. Nie no. Szczelaj, Wika. No, pięknie. My jak byłyśmy z mamą i z Wiką w sumie, jak byłyśmy małe, to właśnie często się tak bawiliśmy, z tymi kuleczkami zbieraliśmy, możecie dać znać, czy wy też. Kiedyś dla mnie to była świetna zabawa. No mówię z mamą i z Wiką. Mama mówi, że ona też, tak? Jak była mała. W takich żywotach. Maliutka. Ty to mnie tutaj często karmiłaś. Tak, mi też. To był taki spokój, świeże powietrze i tu nam wciskałaś jedzonko. Tak. Tutaj kiedyś było dużo wody, właśnie był ten mostek, też tutaj nieraz w wakacje z babcią przychodziłam. Jak się bardzo nie wyjdzie chyba. Nie idzie, dobra. Babcią trzeba ostrożnie. Pika, pomóż babci tutaj wyjść. Walczą. O! Fajne, fajne. Bardzo fajne te gejsy. Baruś, co ty masz? Nowe koleżanki takie? Zobaczcie, jakie ciekawe, Bary. Kto tam, Baruś, chodzi? Takie kuski? Zobacz, tu jest. No. To stary już. Taki kozioł, nie? Staruszek. To są białe takie. O, jest białe tam. Tak. To jest ładne. Malutkie takie. Nie jest ładne. To nie wiadomo, czy to jest kozioł, czy owca. No. Tu jest babek schowany. Schowany. Coś może je. Zobacz, nie fajna? Fajna? Nie, nie. Boi się. Koniec spaceru, już jesteśmy na parkingu. Bary taki wybrudzony, że pierwsze co wróci będzie musiał być umyty. Wróciłam ze spacerku do domu. Powiem wam, że w sumie zrobiłyśmy 3, może 4 kilometry chodząc po parku. A jestem trochę zmęczona, już było dosyć chłodno, więc jakoś tak połączenie trochę takiego wyziębienia, bo trochę wymarzłam, plus to, że się zmęczyłam, mam takie coś, że trochę przyszłam do domu, siadłam i odjeżdżam, ale muszę dzisiaj jeszcze nagrać jeden film na YouTube'a Klateks, na mój drugi kanał YouTube'owy, ponieważ dostałam wczoraj paczkę z świąteczną kolekcją kosmetyków od Lovely. Także jak oglądacie tego vloga, to najprawdopodobniej nazajutrz, na kolejny dzień, pojawi się na kanale Klateks makijaż tymi kosmetykami, test na żywo tej kolekcji Lovely świątecznej. Na maksa się jaram, bo te kosmetyki normalnie pachną świętami. Wiedzę, że uwielbiam okres świąt, vlogmas. Na pewno będzie też w tym roku, tak samo jak był w tamtym roku i w poprzednim, więc jakoś tak już myślę, że ten film z tą kolekcją świąteczną kosmetyków troszkę nas nastroi do tego właśnie okresu świątecznego vlogmasowego. A w ogóle to ja wam się nie pochwaliłam tutaj na vlogach, mówiłam o tym na Insta Stories, ale od mojej obrony na studiach nie nagrywałam jeszcze żadnego vloga, więc nie miałam okazji powiedzieć tutaj moim widzom vlogowym, ale w tamtym tygodniu, w niedzielę miałam obronę pracy licencjackiej, obronę już ostateczną związaną ze studiami. Studiuję kosmetologię. Dla nowych widzów studiowałam kosmetologię, obroniłam się, także mam
wszystko już z głowy, egzamin pięknie zdany, obrona zaliczona. Także po prostu teraz tylko czekam, aż podjadę do szkoły i odbiorę dyplom. Nie wiem, jak to teraz dokładnie będzie wyglądało, bo przez, wiecie, całego koronawirusa zajęcia są online, ja obronę też miałam online z kamerką, także pewnie ten czas odbioru tego dyplomu też jest jakiś tam wydłużony, nie tak jak zwykle, nie tak jak normalnie przy standardowych obronach, no ale już wiecie, ciul, że tak powiem, z tym dyplomem. Najważniejsze, że już wiem, że faktycznie wszystko jest pozaliczane. No i możecie do mnie mówić pani kosmetolog. Oczywiście żartuję, ale oficjalnie tak. Mam tytuł kosmetologa. A ja chciałam wam jeszcze pokazać to kosz, który stał wcześniej na balkonie. Stoi teraz w domu, już na dworze jest zimno, więc wszystko mogłoby, wiecie, popsuć się, pordewieć. Stoi w domu i ogólnie stoi w takim miejscu, że zabiera masę miejsca w przedpokoju, ale nie mamy w mieszkaniu innego miejsca na ten bujak. Także tak to wygląda. Ogólnie to kończy nam się umowa już na to mieszkanie niedługo i zastanawiamy się, już powoli się rozglądamy nad jakimś innym mieszkaniem, ponieważ brakuje nam tutaj już miejsca. Kiedy ja nagrywam, to rozkładam wszystko w tym naszym pokoju dziennym, na środku wszystko stoi, zasłania telewizor, tła też trochę zajmują, no ogólnie trochę się nie mieścimy w tym mieszkanku i zastanawiamy się, czy może warto byłoby zmienić je na jakieś ciut większe albo po prostu lepiej rozwiązane, bo tutaj mamy tylko jedną zabudowaną szafę, którą mam w sypialni. Na przedpokoju mamy zwykły taki stojący wieszak, nie ma tam jakby półek, szafek i tak dalej, także naprawdę brakuje nam takiego miejsca użytkowego na buty, na kurtki, więc będziemy na dniach podejmować decyzję, czy chcemy się przeprowadzić, no a jak podejmiemy decyzję, że tak, no to na pewno będziemy szukać czegoś lepiej rozwiązanego, może niekoniecznie o wiele większa powierzchnia, ale po prostu, żeby było więcej szaf, no i jakoś tak więcej tej takiej części zabudowanej na przetrzymywanie rzeczy. A ja już się na dzisiaj z wami żegnam. Tak jak powiedziałam, lecę nagrywać film na YouTube'a, makijaż. Myślę, że vlog był taki fajny, rodzinny. Ja lubię takie ogólnie oglądać filmy, kiedy właśnie spędza się czas z rodziną, jakieś tam zakupki, spacery. Także dzisiaj w sumie w takim klimacie wyszło. Dajcie oczywiście znać, czy tęskniście za vlogami, bo miałam teraz tygodniową przerwę od vlogów przez właśnie obronę, przez egzamin, przez kończenie tych studiów. No ale już wracamy z regularnością, no i oczywiście dajcie mi znać, czy czekacie na vlogmasy tak samo bardzo jak ja. Lecę, żegnam się z wami, przesyłam moc buziaków, pa pa!